No i to Aleppo, czyli tak naprawdę oskarżenie Platformy, że jesteście ludźmi bez serca, że nie chcecie przyjąć 10 sierot z Aleppo i ich zoperować w Polsce, uratować im zdrowie. Panie redaktorze, szanowni państwo, według mnie to jest prowokacja. Prowokacja, która ma na celu przykrycie tego, do czego, o czym rozmawialiśmy kilka tygodni temu, a mianowicie pan Lewandowski, pan eurodeputowany. Janusz Lewandowski. Nie mylić z Robertem Lewandowskim. Janusz Lewandowski. Zresztą przy współudziale swoich kolegów partyjnych, kolegów ze swojej partii politycznej, powiedział rzecz zdumiewającą, niebywałą. Powiedział, że właściwie świat powinien patrzeć na Polskę, w której dzieje się, i właśnie tutaj zawiesił głos. Co się dzieje? Nic się nie działo. Nic się nie działo nadzwyczajnego, choć później się wydarzyło faktycznie, bo doszło do sytuacji bardzo groźnej i niebezpiecznej. Ale mówił, żeby nie patrzeć na Aleppo, tylko że świat powinien skierować swoje zainteresowanie w kierunku Polski, w kierunku Warszawy. I to tym chciano w tej chwili listem pana prezydenta Sopotu, tak? To Sopotu, tak, Sopotu Jacka Karnowskiego. Chciano przykryć po prostu to niebywałe zdarzenie. Wypowiedź pana Lewandowskiego doskonale... sprzed ponad miesiąca. Tak, pan jest. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, chciałby przyjąć rzeczywiście w jego... No wrócił do Platformy Obywatelskiej, wczoraj się dowiedziałem, bo został wykluczony i wrócił. No i chciał się czymś takim znaczącym wykazać. No nie, i się wykazał. Nie pada tam jakaś liczba, ale chodzi o, jakieś dzieci. Ale panie redaktorze, no dobrze, ale nie można robić akcji politycznych na nieszczęściu dzieci i nie można grać politycznie nieszczęściem dzieci. Ale bardzo pan jest lekarzem. Przecież my, ja rozumiem, ależ oczywiście. Ale ja rozumiem, i pomagamy tym dzieciom. Przeznaczyliśmy prawie czterokrotnie więcej pieniędzy niż Platforma Obywatelska, właśnie żeby pomagać między innymi tym dzieciom. Najgorszym rozwiązaniem było przywiezienie tych dzieci tutaj. To właśnie najgorsze. No i wszyscy eksperci i ci, którzy się tam zajmują, mówią, że najgorsze... O tym, nie tylko. Rzeczywiście Janina Ochojska. Nie tylko, ale to trzeba mówić, trzeba mówić i wiedzieć, co się mówi. No więc nie wolno grać nieszczęściem dzieci, grać politycznie. Wychodzą później posłowie Platformy Obywatelskiej i mówią, że Prawo i Sprawiedliwość zostawmy posłów Platformy. Nie wolno w ten sposób, panie redaktorze, postępować. Nie wolno. My chcemy faktycznie pomóc tym dzieciom. I to prezes Jarosław Kaczyński jako pierwszy powiedział, że trzeba tam pomagać ludziom, że trzeba tam kierować środki i tam im pomagać na miejscu. W tej chwili również i Donald Tusk mówi to. Panie marszałku, ale mówimy teraz o pewnym symbolicznym geście. O tym, że być może jednak te szpitale tam, te szpitale polowe, nie są tak dobrze wyposażone jak najlepsze szpitale w Polsce. I naprawdę, czy pana jako lekarza nie korci powiedzieć, dobrze, weźmy jeden transport dzieci, pomóżmy im tutaj. Wie pan co, panie redaktorze, że gdyby było tak prosto i tak łatwo pojechać, transport, przywieźć 10 dzieci i tutaj poddać się operacjom czy leczeniu, jestem za pomocą i humanitarną, i medyczną. Jeśli będzie taka potrzeba, tak. Ja się pytam tylko, czy w Sopocie są jakieś szpitale. Nie ma szpitali. Tam to jest z mojej wiedzy. Natomiast oczywiście, że tak. Jeśli jest taka potrzeba z Syrii, z każdego kraju, gdzie dzieje się nieszczęście, gdzie jesteśmy w stanie pomóc, pomagajmy. I tutaj jesteśmy bardzo otwarci i nie ma problemu. Wyleczyć absolutnie tak i tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Natomiast tutaj chodziło o zupełnie coś innego. O przyjęcie tych dzieci ze swoimi opiekunami i nie w celach leczniczych, bo to dopiero później się pojawiło, tylko w ogóle przyjęcie. No, te dzieci tam mają swoje rodziny, chcą być jak najbliżej. Również, to dotyczy również i Polaków, chcą leczyć się najbliżej miejsca zamieszkania. Więc jeżeli trzeba leczyć, tam sobie nie radzą i tutaj mamy specjalistów, mamy jakieś możliwości, absolutnie tak. A to przed dzień wizyty Angeli Merkel wraca wraz z dyskusją o Aleppo, o tych dzieciach, temat uchodźców. Panie marszałku, w takim razie pytanie, czy Polska powinna przyjąć jakąś grupę uchodźców? Panie redaktorze, znamy wyniki badań opinii społecznej i wiemy, jak jest. I wiemy, czy ci uchodźcy chcą zostać w Polsce. W ogóle nie chcą. Jeśli chcą przedostać się jedynie przez Polskę i dostać się do Niemiec. Nie, tak naprawdę to rozmawiamy, jeżeli będzie potrzeba humanitarna. Tak jak powiedziałem, leczenia, jesteśmy otwarci, jesteśmy zdecydowani na przyjęcie. Panie marszałku, tak sobie myślę, ponad rok temu jeździł pan po Polsce Dudabusem, Szydłobusem. Nie, to już więcej niż przeróżnymi, ponad półtora roku temu. Te wszystkie busy jeździły, mówiliście o tym, jak będą wyglądały wasze rządy i co? Nie jest pan rozczarowany ani trochę?
Ale czym, panie redaktorze? Ja nie, realizujemy swój program. Mamy totalną opozycję, która jest totalnie niekonstruktywna. Niechże pan zostawi tę opozycję. Pytam o wasze rządy, a nie o waszą opozycję. Ale to jest połączone ze sobą. Tak, jednak, jasne, bo wam sypie piach w szprychy ta nieszczęsna platforma. No dobrze, realizujemy swój program. No realizujemy swój program, punkt po punkcie. No, mamy półtora roku, jeszcze nie minęło. Ale... Mamy przed sobą jeszcze... przynajmniej 2,5 roku. Ja myślę, że więcej. Że a to będziemy się mogli chyba realizować, nie do końca dogadali, bo ja nie słyszałem w programie o tym, że tak. Program PiS oznacza pracę dla rodzin posłów. Cała rodzina pani posłanki Kloc musi zostać zatrudniona w spółkach państwowych. Paru innych posłanek i posłów, że to oznacza panie pracę redaktor... dla Misiewicza i nie, zmianę... No ten Misiewicz jest, panie redaktorze, no, takim tematem dyżurnym. Ale temat dyżurny, bo to jest znakomity symbol. Zmienia się statut najważniejszy w Polsce spółki zbrojeniowej, tylko po to, żeby asystent ministra mógł tam znaleźć robotę. Panie redaktorze, włos się na głowie jeżeli jeży. Tak się stało, no to bardzo źle. Nie powinno tak się zdarzyć, nie powinno tak się wydarzyć. Ja się z tym zgadzam. Nie, ale to powiedzmy sobie prosto. Gdyby to było za platformę, to byście ich zjedli. Ej, tam, panie redaktorze, nie daliby się i wszystko się może wydarzyć. Panie redaktorze, jeśli chodzi o pana Bartłomieja Misiewicza, myślę, że już nie będziemy rozmawiali na ten temat. Nie będziemy natomiast... rozmawiali, to znaczy, nie. Co pan już coś wie, tak? No, to już od tygodnia ja słyszę od cały tygodnia czas pan Bartłomiej Misiewicz jest na urlopie i zniknął ze stron internetowych ministerstwa. Zniknął, tak, wiem. No więc widocznie już nie jest. Być może został nawet odwołany, o czym nie wiemy. Tego nie wiemy. No pogratulować komunikacji. Dowiemy się, panie redaktorze. Dziś jest konferencja prasowa. Ja pytam, proszę pana, pytać nie, pana ministra. Ale wie pan, Misiewicz jest tylko symbolem. Tak naprawdę pytam pana o to, czy nie jesteście choć trochę. Nie ma pan takiego poczucia, że no nie na taki PiS się umawialiśmy. Ale w jakim zakresie? Mówi pan o tych spółkach? No to co, mamy kolegów z Platformy Obywatelskiej dalej tam trzymać, żeby prowadzili źle spółki? No chyba nie. No. Wybór jest tylko taki między, między pan, kolegami z Platformy, a rodziną państwa Kloców. Ale widział pan, panie redaktorze, jeżeli tak było, to źle, to niedobrze. Tak to jest, nie powinno to się nie jest, to rodzin. Nie było, to jest. A proszę sprawdzić, bo to chyba dotyczy czasu przeszłego, a nie teraźniejszego. To jest moja wiedza na ten temat, bo może się mylę, ale takie dzisiaj miałem informacje. Będzie oceniać ministra Jurgiela, może będzie, spytać. Będzie i ministra środowiska, tak, to słyszałem. Natomiast, panie redaktorze, szanowni państwo, warto spojrzeć na wyniki spółek w ostatnim roku, więc ci źli, niedobrzy, według pana redaktora, szefowie spółek czy ludzie, no robią dobre efekty, dobrze pracują. No więc to są akurat odpowiedni ludzie w odpowiednim miejscu. Panie marszałku, kochany, pan się podobno nie obraża za takie zwroty. Nie, no bo tak słucham, panie redaktorze. Tak nie będę się rewanżował, ale bardzo proszę, panie redaktorze. Ale to po co wam była ta awantura w Sejmie? Po co wam było to wszystko? Ale to nie wiem, bo tego nie zaczęliśmy i tego nie zrobiliśmy. Nie, no, jasne, to ja wykluczyłem no, posła Szczerbę. Panie redaktorze, ale przecież pan doskonale wie i wszyscy wiemy, że pan Szczerba był tylko pretekstem. No gdyby nie pan Szczerba, to doszłoby do czegoś innego. No to po co go Kuchcicki wyrzucał? Po co dawał ten pretekst? Ale panie redaktorze, to Platforma Obywatelska była do tego przygotowana. Pan gdyby z nim nie rozmawia, czasem mówi Marek, puknij się w głowę, albo Marek, zastanów się. Nie, rozmawiamy, oczywiście, że rozmawiamy o wielu rzeczach, o wielu sprawach, współpracujemy. Nie, Marek, weź przykład ze mnie, ja tam nikogo nie wykluczam. No raz Borusewicza. Ale nie. Nie, pana marszałka Borusewicza nigdy nie wykluczyłem, natomiast przez pewien czas nie prowadził obrad i tyle, a już prowadzi i tyle. Natomiast, panie redaktorze, doszło do tego, to był plan zorganizowany. Ja wiem, pucz. Zorganizowanego słyszałem puczu. W telewizji. Tak, bo wszyscy, no niektórzy dziennikarze twierdzą, że to nie był pucz, natomiast ja uważam, że to była chęć obalenia rządu. No, za pomocą kanapek. Nie kanapek, ale to był była zorganizowana jeśli to akcja. Serio, że to był dowód, no to... Dobrze. My tego nie zaczęliśmy. To zaczęła Platforma Obywatelska. No my przecież nie okupowaliśmy mównicy, panie redaktorze. Nie siedzi. Przecież Platforma Obywatelska razem z Nowoczesną no miała 27 dni czasu na refleksję, na zastanowienie się, czy to dobra metoda, czy niedobra. Chciałbym... No Polacy chcą spokoju, nie chcą chaosu, nie chcą takiego brutalnego traktowania życia politycznego. No nie chcą doprowadzić do tego, żeby no, w moim ukochanym mieście, ja się tutaj urodziłem, tu w tej chwili mieszkam, dochodziło do tego typu sytuacji i dochodziło tak naprawdę...
był taki cel, żeby doszło do rozlewu krwi, bo to przecież było widoczne. Pańskie ukochane miasto to Warszawa. No tak, czyli pan, z pana łużera Domiak jest. Nie, nie, ja nie byłem, nigdy nie byłem w Radomiu. Nigdy nie mieszkałem w Radomiu. Nigdy nie byłem w Radomiu. Nigdy, nie, w Radomiu, nigdy nie, nie, nigdy nie. Może pan z samolotem tam teraz polecieć. Nigdy nie mieszkałem w Radomiu. Nie, nigdy nie mieszkałem. Dobrze, w Radomiu. Dobrze, panie marszałku kochany, bo ja chciałem tak naprawdę na koniec pana skompromitować jednak. No, tak. Powiedzieć, że z pana jest nieprawdziwy konserwatysta, bo jak mawiał Winston Churchill, czyli no, prorok konserwatyzmu, po pierwsze żadnych sportów, a pan rzeczywiście biega po 5 kilometrów dziennie. No, nie chciałbym powiedzieć, że tak, nie palę na pewno. Whisky czyli lubię. Nie pali lubię. Pan, czyli ministrem zdrowia pan nie może być. Whisky lubię, bardzo rzadko, ale piję. Natomiast no, lubię biegać. Wczoraj przebiegłem 5 kilometrów, dziś popatrzyłem na pogodę. Chyba po naszej rozmowie przebiegnę się. Nie jestem pewien, czy prawdziwy konserwatysta może... Zapraszam, panie redaktorze, na 5 kilometrów. Pod warunkiem, że mi ktoś będzie ciągnął. Bardzo ja mam psa i pies będzie nas ciągnął. I pana i mnie. To musi być pies wielkości konia, ale bardzo serdecznie panu za tę rozmowę dziękuję. Zapraszam do studia częściej. Ja obiecuję, że się zacznę ruszać na początek. Dziękuję bardzo. Wyskoczę, na początek wyskoczę po whisky. Dziękuję do widzenia. Bardzo.